21 minut po godzinie 9. Witam Państwa, witam naszych gości, którzy w studiu już od dłuższego czasu czekają na spotkanie z Państwem. Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, Pani Poseł. Norbert Pietrykowski, Polska 2050. Dzień dobry Panu, Panie Pośle. Szymon Hołownia, w wielkim skrócie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Na łączeniu via Skype, niestety, a nie razem w studiu, razem z nami w studiu, młody działacz ludowców, senator Jan Filip Libicki. Dzień dobry, witam pana senatora PSL. Dzień dobry, panie redaktorze, i przy okazji pozwolę sobie na drobne oświadczenie, że ja rozumiem, że państwo jesteście ofiarami własnego sukcesu, ale no jednak jak się umawiamy na 9 i nic się takiego nie wydarzyło, że nie wiem, ktoś uderzył w World Trade Center i tak dalej, to warto byłoby zacząć o 9:00 jednak. Panie senatorze, bardzo dziękuję za to oświadczenie. Proszę się nie gniewać. Nie mamy szczęśliwie w Warszawie WTC, ale mamy naprawdę armagedon spowodowany małym deszczykiem. Ja wiem, no że tak, być może pana senatora to nie przekonuje. 10 minut. Mhm. Dałbym na to opóźnienie 10 minut, a nie 21. Rozumiem. No, mogę pana tylko i wyłącznie przeprosić. Choć jak... Trzeba mieć w życiu zasady, którym trzeba też się ich dostosowywać i niestety też realizować. Paweł Lech, Koalicja Obywatelska, dzień dobry panu, panie radny. I Piotr Cieplucha, Suwerenna Polska, dzień dobry panu, panie wiceministrze. Proszę państwa, to co, może opowiedzcie mi wszyscy ci, którzy jechali do Warszawy, jak się jechało? Ciężko, bardzo ciężko. Jak ciężko, ale że co? No akurat na trasie był wypadek, a oprócz tego w Warszawie ku mojemu zdumieniu ukazało się naszym oczom takie wielkie powodziowisko, można powiedzieć. To znaczy samochody przy salonie sprzedaży mniej więcej do połowy karoserii pogrążone w wodzie. To naprawdę robiło wrażenie. Rozumiem. Panie ministrze, no śmiało. Ja właśnie ten sam widok śledziłem. Bo razem jechaliście. Bo jesteśmy z Łodzi, tak, razem z panią poseł. Więc mieliśmy tą samą trasę, mieliśmy według nawigacji być na 8:01, byliśmy tuż przed wejściem do tego studia, właściwie tuż przed 9:00, więc opóźnienie godzinne, także no niestety, ale bardzo źle to wygląda i tak jak pan redaktor zauważył. Ale rozumiem, że to betonoza, na autostradzie zrobiliście to opóźnienie. Nie, właśnie w mieście. W Warszawie, ze względu właśnie na zalane ulice. No i generalnie na paraliż komunikacyjny związany z organizacją inwestycji taką, a nie inną. No ale panie to... senatorze, czy pan wie, co by się działo, tak nie daj Bóg, gdybyśmy tu mieli WTC i gdyby te wieże się zawaliły? To już byłby całkowity armagedon. To jest pytanie do mnie? No to jest bardziej nawet stwierdzenie, bo tak już dostałem reprymendę na dzień dobry, tak żeby się od razu i obudzić i odpowiednio podejść do tematu, to tak do tego tematu podchodzę. Drobny, proszę państwa, znaczy nie, no ktoś powie, że rzęsisty deszcz, że ulewa. Okej, to wszystkie te formuły pewnie są jak najbardziej słuszne i zasadne, ale ta woda powinna była gdzieś się być wchłonąć albo być wchłoniętą, a ta woda dziwnym trafem stoi i mamy to, co mamy. No. Mogę? Pewnie. Znaczy przede wszystkim to ja bym powiedział tak, no ja obserwowałem ulewy w południowej Wielkopolsce i tam mniej więcej była podobna sytuacja jak jest w Warszawie. Ja bym nie wyciągał wniosków, które mają zmierzać do krytyki władz w Warszawie w kilka godzin po tym kataklizmie. Słusznie, to trzeba było krytykować od razu w trakcie. Sekundkę, jeżeli będzie tak, że się okaże na przykład dzisiaj po południu, że dalej ta woda stoi, a służby nic nie robią, to wtedy jest, że tak powiem, obszar do krytyki. Ale póki co, jeśli jest tak, że w nocy spada rzęsisty deszcz, a rano jeszcze są pewne kłopoty, to uważam, że to nie jest ten czas, w którym można taką krytykę przeprowadzać. Panie senatorze, i wie pan, godzin, ja... jeśli to się będzie utrzymywało, tak, natomiast w tej chwili nie, tak uważam. Chciał pan moje zdanie, to proszę bardzo. No dobrze, wie pan oczywiście, panie senatorze, jaka jest różnica między wodą a śniegiem, jeśli chodzi o stan skupienia. I o ile tak, ta woda powinna wsiąknąć, o tyle śnieg niejednokrotnie rzeczywiście trzeba z tej drogi sprzątnąć, zsunąć, nie wiem, nawet wyłopatować, na ciężarówki wywieźć. Różnie w życiu bywa, prawda? I jeżeli rzeczywiście są przepisy mówiące o tym, że od opadu śniegu może minąć tyle i tyle czasu, żeby drogę przygotować, żeby ona była przejezdna, o tyle w przypadku czystej wody, a fajnie wyszło, czysta woda, no to tak, to jest właśnie taka czysta woda teraz,
To chyba troszeczkę inaczej to powinno być uregulowane, co nie? A nie, no to ja byłem trochę inaczej, nawiązując do tego, co pan mówił przed wejściem na antenę. Ja nie mam na ten temat szczegółowej wiedzy, ale jeśli jest tak, jak pan to mówił, że to wynika z zabetonowania stolicy, być może tak jest, ja tego nie wiem. To jest całkowicie inna dyskusja. To jest dyskusja o tym, jak przez lata w Polsce były przygotowywane plany zagospodarowania przestrzennego, kto ulegał deweloperom, a kto nie. No ja mogę powiedzieć w moim własnym mieście Poznaniu, gdzie pan prezydent Jaśkowiak bardzo dużo mówił o tym, że trzeba walczyć z betonozą, po czym w centrum miasta, że tak powiem przed urzędem miejskim, zrobiono bardzo ładny plac, tyle tylko, że zabetonowany z trzema czy pięcioma drzewkami. No więc tu, że tak powiem, jeżeli mamy o tym aspekcie mówić, że ta woda się utrzymuje na ulicach, ponieważ w polskich miastach dominuje betonoza, no to powinniśmy wtedy przeprowadzić szeroką dyskusję o tym, co się przez 30 czy 35 lat w polskim samorządzie działo i, że tak powiem, kto i co ponosi za to odpowiedzialność. Ale to jest, przyzna pan, inny rodzaj dyskusji. To prawda. Natomiast prawdą jest też to, o czym z Michałem rozmawialiśmy, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, chociażby na Stadionie Narodowym, świeżo otwartym, który miał mianę o basenu narodowego, że wtedy zawalił czynnik ludzki, bo wystarczyło zamknąć dach. Ale nikt na to nie wpadł, no. Panie radny, zostawiamy Stadion Narodowy, skupiamy się na tych drogach warszawskich, szczególnie na SSM-ce, bo to ona sparaliżowała stolicę. No tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że w Warszawie wieczorem i w nocy spadło ponad 120 litrów wody na metr kwadratowy. Są to opady rekordowe, nienotowane nigdy wcześniej w stolicy. Dla jakby przypomnienia, 600 litrów to jest roczny opad, w związku z tym musimy zdać sobie sprawę ze skali problemu, który przed miastem stanął, ale w mojej ocenie władze Warszawy zdały i zdają egzamin. Ja przejechałem tutaj bez większego problemu przez pół miasta. Jest około 20 miejsc, gdzie są podtopienia, ale nawet w tych miejscach, jak na ulicy Czarnomorskiej, którą państwo w tej chwili cały czas pokazują, wystarczyło odgarnąć liście ze studzienek, żeby ta woda błyskawicznie... No dlaczego te liście nie były odgarniane wcześniej? Spłynęła. No one są właśnie w tej chwili w tych miejscach odgarniane, ale najważniejsze tak naprawdę w Warszawie są trzy miejsca, o których chciałem powiedzieć. Pierwsze miejsce, które zawsze jest zalewane, to jest zjazd tunelem z południowej obwodnicy Warszawy. Sztandarowe inwestycje polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zawsze chwalą się tą inwestycją, że to oni w Warszawie zrobili, a w tunelu, który prowadzi na lotnisko, zawsze stoi woda po takiej ulewie. Drugie miejsce to jest zbudowany jeszcze chyba przed wojną tunel we Włochach i tam rzeczywiście, no zawsze jak jest taka ulewa, to on jest zalany. To jest problem znany od wielu lat, jednak żeby go zlikwidować, potrzebne są dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych na poprowadzenie kanalizacji w tym miejscu. No i trzecie miejsce, szczególnie ważne, które właśnie w tej chwili zostało pokazane, czyli trasa S8. Ja na ten temat pisałem także wiele interpelacji, wielokrotnie interweniowałem, dlatego że ta zalanie tej trasy powtarza się właściwie od chwili jej wybudowania. Miałem nadzieję, bo w ostatnich latach, właściwie wiosną, oddaliśmy wielkie inwestycje związane z odwadnianiem warszawskich ulic. Pod Wisłostradą i pod ulicą Gagarina zostały zbudowane wielkie zbiorniki burzowe. Sądziłem, że teraz już tutaj woda będzie do tych zbiorników w Wisłostradzie odprowadzana. No tak jak widzimy, niestety, ale teraz S8 nadal jest zalewana i to jest najpoważniejsza kwestia, którą w Warszawie należy rozwiązać. Przypomnę, że tą trasą zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dobrze, że pan przypomina o tym. Przez 8 lat Generalna Dyrekcja Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie tych moich interpelacji nie otrzymałem odpowiedzi sensownej, ażeby tą sytuację zmienić. Mam nadzieję, że
po tym dzisiejszym. No to proszę państwa, żeby sprawa, jednak tam to żeby sprawa była jasna. Będę od razu tłumaczył na bieżąco, żebyście państwo mieli jasność. I wszelkiego rodzaju autostrady, jak również eski przebiegające przez teren miasta, rzeczywiście są w zależności i w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie jest to kwestia samorządu. Natomiast kwestią samorządu jest chociażby utrzymanie przejezdności tych dróg. Nie, nie jest. No, no, no ale przepraszam. No czyszczenie kanalizacji, to czyja to jest robota? A to my rozmawiamy o tych ulicach, które to pan pokazał, jeśli chodzi o Czarnomorską i z informacji, które posiadam, to jest w 20 mniej więcej miejscach rano takie sytuacje miały miejsca podtopienia. Proszę państwa, pokażemy państwu filmik Sławomira Potapowicza, pana radnego, jeżeli możemy. Jesteśmy gotowi, to pokażmy. Pan radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Sławomir Potapowicz, mieszkaniec Wawra, opublikował film. To jest, proszę państwa, trakt lubelski. Tak, no, pięknie, nie? Ale podobne obrazki widzieliśmy, panie redaktorze, po drodze właśnie w Warszawie i dlatego nie mogliśmy przez godzinę przejechać przez Warszawę, więc ja tutaj się dziwię panu radnemu. Trakt lubelski nie jest w gestii Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To jest warszawskie. To jest miejska ulica i tutaj są to zdjęcia z wczorajszego wieczoru, dzisiaj. Nie przejeżdżałem tamtędy, więc trudno mi się do tego ustosunkować. Natomiast to jest ulica, która na pewnej swojej części rzeczywiście nie ma odwodnienia. I proszę państwa, dochodzimy do takiej paranoi, ponieważ wczorajsze popołudnie dane mi było spędzić na posiedzeniu Komisji Infrastruktury dzielnicy Wawer, ponieważ pan prezydent Trzaskowski razem ze swoimi radnymi próbuje uszczęśliwić nas wszystkich mieszkańców, stawiając w Wawrze uszok czy pszok, czy jakbyśmy to zwali, a nie jest zainteresowany udrożnieniem takiej drogi. Jeśli chodzi to o tą ulicę, ona powstała jeszcze oczywiście przed wojną i dzielnica Wawer generalnie nie ma dobrze skanalizowanych ulic i dlatego stąd wzięła się właśnie ta kałuża. No to dobra, tak, no to po co nam w takim razie taka kałuża, skoro mamy być uszczęśliwieni tym punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych? My tego jako mieszkańcy nie chcemy. Chcemy mieć przejezdny trakt lubelski. Panie redaktorze, oczywiście pszok musi powstać. Nie, nie musi. W każdej dzielnicy. Można zrobić na skraju dwóch dzielnic, nikt nie jest tym zainteresowany. W sercu, proszę państwa, samego Marysina chcą wam zrobić coś, co spowoduje raz, że paraliż komunikacyjny, a dwa, brud, smród, ubóstwo i szczury. Pięknie. Ale oczywiście. Nie, nie ma szczurów, oczywiście. I nie będzie też korków. Nie. W centrum Marysina. Nie, Marysina Wawerskiego. Tak. Marysinem Wawerskim, a tym, co Wawer się nazywa, Mały Wawer, przy torach kolejowych, w miejscu, gdzie do zabudowania jest pewna odległość, z jednej strony przecież lasek matki mojej, z drugiej strony tory kolejowe i z jednej strony rzeczywiście są domy jednorodzinne. Postawiłby pan sobie taki punkt koło siebie, koło domu? Panie redaktorze, pszok musi powstać w każdej... Ja się pytam, czy chciałby pan koło domu coś takiego? Jeszcze raz, pszok musi być zbudowany w każdej dzielnicy. Ale nie w tym miejscu, nie w centrum, proszę państwa, dzielnicy. To nie jest centrum. To nie jest, a jak to nie jest centrum? Znaczy, to nie jest w miejscu, gdzie obok jest bardzo gęsta zabudowa. Natomiast pan powie, gdzie w takim... Przepraszam, osiedla, które tam są, to jest daleko do nich? Ile tam jest do nich? 500 metrów. No to wcale nie jest daleko. Nie, proszę państwa, to nie jest daleko. Panie redaktorze, no oczywiście, no mieszkamy w Warszawie. Nie, no pewnie. Jest zabudowana. Pod Pałacem Kultury zróbmy taki selektywny plac zbiórki odpadów. Dlaczego nie? Miejsca sporo. Mnie to nie będzie przeszkadzało, mieszkańcom też nie, bo właściwie nikt tu nie mieszka. Mieszkańcy muszą mieć gdzie wywozić... To pod Pałac Kultury. Śmieci, z jednej strony wielkogabarytowe, odpady po inwestycjach, po remontach mieszkań. Tam te produkty uboczne muszą być wywożone. Muszą zakładam, być że jako radny miasta stołecznego Warszawy, panie radny, nie radny dzielnicy, pan uszanuje wolę nawet radnych dzielnicy, też tych z Platformy, którzy zagłosowali wczoraj przeciw. Panie redaktorze... Bo nikt rozsądny, nikt normalny nie chce tego w tym miejscu. Proste. Panie redaktorze, a szantażowanie przez pracowników stołecznego ratusza, ludzi, którzy przychodzą, i nawet samych radnych, tym, że jeżeli nie będzie planu zagospodarowania przestrzennego, to będą WZ-ki, to jest takie strachy na lachy, bo tylko powiem, że do tej pory tego planu zagospodarowania przestrzennego nie było i były właśnie WZ-ki.
Panie redaktorze, ja chciałem powrócić jeszcze do tamtej kwestii. Jeżeli radni dzielnicy Waber wskażą inne miejsce, w którym ma być zrobiony przeok, to tak, poprę taki wniosek. Super, natomiast, bardzo dziękuję, proszę państwa, to jest konkretna deklaracja. Mówią, że nie chcą i nie chcą w ogóle. Nie, 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 to nie jest tak, że w ogóle, bo lokalizacje są inne, niech następcze pokazywane. Na terenie dzielnicy. I to takie, Waber, że można pogodzić dwie dzielnice. Jeżeli coś takiego... Pani poseł, bardzo proszę. No ja tak słuchając pana radnego, to muszę powiedzieć, że nie mogę się pozbierać ze zdumienia, bo do tej pory myślałam, że na przykładzie chociażby miasta mojego Łodzi, że tam, gdzie rządzi Platforma, traktuje się ludzi jak śmieci, ale widzę, że śmieci się traktuje lepiej niż ludzi. No, ludzie wczoraj to mówili na spotkaniu. To po pierwsze, a po drugie oczywiście brudzmrót i ubóstwo to jest pewien synonim w tej chwili też rządów Platformy. To się wiąże z wcześniejszym tematem, z zabetonowaniem miast, z niedbaniem o przepływy wody, z nieusuwaniem liści. No, Łódź wygląda po prostu pod tym względem też dramatycznie i to jest miasto rządzone przez pana koleżankę partyjną Hannę Zdanowską. W dodatku w parkach i w ogródkach działkowych ostatnio są takie pomysły, żeby pojawiali się deweloperzy. Tutaj pozdrawiam mieszkańców z działek Morwa w Łodzi, gdzie właśnie ma się pojawić deweloper, a Rada Miasta w większości z Platformy Obywatelskiej przegłosowała, że na teren ogródków działkowych mają wejść deweloperzy. No to jest, proszę państwa, po prostu obraz nędzy i rozpaczy i szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem opór pana radnego co do uwag zgłaszanych pod adresem prezydenta Trzaskowskiego i zarządzania Warszawą. No ja jeszcze raz mówię, myśmy przyjechali specjalnie do programu, przez godzinę jechaliśmy przez Warszawę, panie radny, a takie obrazki jak przed chwilą widzieliśmy, czyli auto prawie do połowy w wodzie, wydaje mi się, że są w wielu miejscach Warszawy w dniu dzisiejszym również. Także no, nie można tutaj tego jakoś bronić, a dyskusja o śmieciach w ogóle uważam za w pewnym sensie skandaliczną. Proszę państwa, przepraszam, ja pani na sekundkę przerwę, ponieważ my się tak skupiamy na wodzie, my się skupiamy na śniętych rybach. Jesteśmy, proszę państwa, Warszawa, stolicą Polski. Jesteśmy największym polskim miastem. Takim najbardziej eksponowanym, bo sama nazwa i sama ranga stolicy nobilituje. Czy państwo wiecie, że spora część Warszawy w dalszym ciągu jedzie na szambach i nie ma bieżącej wody? To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Czy państwo wiecie, że Warszawa zmaga się z problemem gryzoni, szczególnie szczurów? Ale Łódź również, panie redaktorze. Przecież to się w ogóle w głowie nie mieści. Dziś kupienie, kolega, przepraszam, że, ale państwo nie wiedzą, który w związku z powyższym będę odważniej mówił. No mieszka na drugim czy na trzecim piętrze. To mu przez okno to wlazło. Państwo myślą, że jeżeli się zadzwoni do urzędu gminy czy urzędu dzielnicy i powie, że ma się problem, to od razu ktoś w jakiś sposób ten problem rozwiąże? Nie, bo mowa jest taka od razu przez telefon, że mamy plagę, a nawet coś gorszego niż plaga, radźce pan sam. No i jak to jest? Ale te szczury, panie redaktorze, biorą się właśnie również z nieczystości miast i z tych śmieci. Przecież Łódź ma ogromny problem ze szczurami i w tych starych kamienicach zdarza się, że szczury ludziom wchodzą na blaty kuchenne. No to jest w ogóle jakaś plaga nie do pokonania w niektórych miejscach Łodzi, na niektórych ulicach Łodzi. I wszyscy o tym wiedzą, ale to jest oczywiście taka tajemnica poliszynela, bo nie wypada mówić, że są szczury. Szczury są, bo po prostu źle się zarządza miastem. Miasto jest brudne, zaniedbane, zanieczyszczone. A takie tworzenie, panie radny, to jest dla mnie nowy temat, bo nie znałam go wcześniej, ale takie tworzenie tych sfer, o których pan mówi, na śmieci w każdej dzielnicy, wydaje mi się absurdalne z punktu widzenia mieszkańców, a ponieważ no, ja zawsze jako społecznik zamiłowania starałam się stać po stronie mieszkańców, no nie jestem w stanie zrozumieć, że ktoś zarządzając miastem może się kierować bardziej dobrem i wygodą, jeżeli chodzi o śmieci, niż wygodą mieszkańców. Pan poseł Pietrykowski. Już ja mogę powiedzieć, jak słyszę panią poseł, to widać, że przez 8 lat niewiele się zrobiło, więc mamy dużo do nadgonienia. No państwo rządziliście 8 lat, no i co z tego wyszło? Czy te szczury pojawiły się dzisiaj, czy wczoraj? Ale przepraszam, te szczury są... Łodzi rządzi Hanna Zdanowska. Panie pośle, ale spokojnie. Ja rozumiem, że te szczury w skali kraju pojawiły są Polakami, tak. Natomiast wie pan, my mówimy o problemie, czy Łodzi, czy Warszawy. No, no tak, tylko że jak słyszę, to po prostu Polska w ruinie. Jak słyszę, Polska w ruinie, czyli wracamy znowu do tych opowieści, że Polska jest w ruinie. Po tych, nawet chociażby po tych obrazkach, które widzę, nie widzę, żeby Polska była w ruinie. Kraj się rozwija, prawie 4% PKB, idziemy do przodu, 30 miliardów do końca roku dostaniemy z Krajowego Planu Odbudowy. No tak, wszystko nie jest tak źle. Naprawdę, pani poseł. To co jest dobrego? No chociażby to. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz do 13 września złoży wnioski a propos otrzymania z Krajowego Planu Odbudowy 30 miliardów złotych, między innymi na infrastrukturę, o której tutaj mówimy, między innymi na gromadzenie wody i
myślę, że to jest warte tego. A my wody gromadzimy bez tych pieniędzy, proszę zauważyć. Ale to, co powiedział pan radny, bardzo słusznie. Robimy tą infrastrukturę, dostaniemy 30 miliardów. Myślę, że wykorzystamy je bardzo godnie. I naprawdę, zgadzam się z panem senatorem, to, co powiedział, bardzo dobrze i słusznie. Poczekajmy kilka godzin, bo myślę, że już jutro ten temat będzie rozwiązany. Panie pośle, ale pan cytuje klasyka. Były prezydent Bronisław Komorowski podczas powodzi mówił. Były powodzie, ludzie tracili dobytki. Tracili wszystko, co mieli. A co mówił pan prezydent, że woda ma to do siebie, że jak napadała, to jest ale płynie, dajmy się wykazać kilka godzin służbom. Dajmy się wykazać kilka godzin służbom. Zobaczmy, oceńmy. Tak jak powiedział pan radny, no tyle wody, ile spadło tej nocy. To są bardzo rzadkie przypadki, więc rzeczywiście niech się służby wykażą, niech pokażą, na co ich stać i czy za kilka godzin będziemy dalej mieli te obrazki, które państwo pokazujecie. Poczekajmy, zobaczymy, naprawdę, chwileczkę. No tak. To jest tak, jak ostatnio mówiłem u pana redaktora, kiedy dyskutowaliśmy na temat niepublikowania przez Orlen wyników finansowych. Tak jak powiedziałem, poczekajmy, Orlen opublikuje, opublikował. A skąd pan wie, że za to półrocze? No, są wyniki opublikowane. Za drugie półrocze też? Nie za drugie półrocze, nie, za pierwsze półrocze. Kochamy, panie pośle. Jeszcze nie ma drugiego, drugie półrocze się nie skoczyło. Drugi kwartał. To będzie 30. Półrocze, no właśnie. No, przepraszam, o kwartale mówimy. No, dobra, kwartale, ja się tak no właśnie. O kwartale mówimy też. No ale miały być za drugi kwartał opublikowane i są? Są za półrocze opublikowane. Kiedy zostało opublikowane? Za kwartały. No teraz w najbliższych dniach. Niedawno z Orlen opublikował. Proszę państwa, to mojej, że tak powiem, uwadze to uciekło. Oczywiście. Dziękuję, że pan poseł zwraca uwagę. Orlen na to. Opublikował wyniki, także. I jakie one są? Dobre. Bardzo dobre, 11 miliardów zysku. Oczywiście przy mrożeniu cen wychodzi tam, no bo musiał po prostu zainterweniować w tej kwestii, jest tam około 6 miliardów. Także wyniki są satysfakcjonujące, aż zaskoczyły, nie ukrywam, że zaskoczyły inwestorów. Bo tak świetnie wcześniej Obajtek firmę prowadził. No na pewno, no na pewno, no na pewno. Ale od pół roku już nie prowadzi, nie pamiętam od kiedy. W każdym razie wygląda to dobrze. Także tak jak powiedział pan senator, poczekajmy, nie krytykujmy tak od razu. Nie jest tak wcale źle, naprawdę. Proszę państwa, 9 sierpnia, zdaje się, 2024 roku, to jest informacja z 19.29, Orlen opublikował szacunkowe wyniki finansowe za drugi kwartał bieżącego roku. Z dokumentu wynika, że po odjęciu odpisów zysk sięga 5 miliardów 63 miliony złotych. Po odpisach. 5 miliardów. A jeżeli byśmy odpisów nie usunęli, 11 miliardów. Także naprawdę wyniki satysfakcjonujące. Okej, w porządku, bardzo się cieszę. Czy nie są one takie straszne, jak było przedstawiane, że po prostu w Orlenie jest dramat? Tak. Tam jeszcze przy okazji wczoraj Daniel Obajtek był, proszę państwa, uprzejmy też opublikować taki wpis, że ja go może państwu przeczytam w wielkim skrócie. Nie, dramat, nie mówiliśmy o dramacie. Nie, mówiliście tylko, że spółka jest nieodpowiednio zarządzana i generalnie to jest to, co jest. A tu już państwu czytam, co opublikował Daniel Obajtek w sprawie faktów, bo tam fakty, zdaje się, TVN-owskie strasznie po Obajtku jeździły. I Obajtek wczoraj pisze, proszę państwa, tak. TVN kłamie, podważa wiarygodność, niszczy ludzi, a swoje błędy zamiata pod dywan. Tak jest z materiałem TVN24, miliardy złotych strat. Znamy ostateczne rozliczenie fuzji Orlenu z Lotosem z 24 sierpnia 2023 roku, przygotowanego przez jednego z funkcjonariuszy tej szczujni. Mniejsza o to. Słyszeliście gdziekolwiek, że 8 marca tego roku zapadł prawomocny wyrok, który nakazał publikację przez TVN24 sprostowania? Sąd orzekł, że nie jest prawdą, że 30% rafinerii gdańskiej zostało sprzedane za zbyt małą kwotę. Na fuzji stracili akcjonariusze. Na fuzji stracił Skarb Państwa. I co? I sąd. No dobra informacja. Ja pierwszy raz... A nie, no to w porządku. No dobra informacja. Dobra, pan zaskoczył mnie, ja zaskoczyłem pana. No, jeżeli nie straciliśmy, jeżeli Skarb Państwa nie stracił, no to jest bardzo dobra informacja. To cieszmy się z takiej informacji. No to się cieszymy. Panie senatorze. Jest jeszcze jedna dobra informacja. Są w Polsce wolne sądy, których nie udało się zreformować, już jakby niektórzy inni powiedzieli, zniszczyć Zbigniewowi Ziobrze. I te sądy przyznały rację panu europosłowi Obajtkowi. To znaczy, że jest tak, że mamy w Polsce niezależny wymiar sprawiedliwości i niezawisłych sędziów. Ja się bardzo z tego cieszę. No i bardzo dobrze. Ja rozumiem, że państwo też się z tego bardzo cieszą. Jesteśmy uśmiechnięci. Dobrze, że z tej Polski w ruinie wychodzimy.
w Polskę bardziej optymistyczną. A z jakiej Polski w ruinie? No tak, po słowach pani poseł, tak słyszałem, że taki jest rozpacz, jak to pani poseł, nie zapisałem sobie tego, że Polska w rozpacz. Obrót, smród i ubóstwo. Ja dobrze kojarzę, że pan poseł z Bydgoszczu? Bydgoszczy. No ja wiem, że z Bydgoszczy, ale cytuję klasyka. Chciałby pan mieć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych? Nikt by nie chciał. Panie redaktorze, nikt by nie chciał. Ale tak jak powiedział pan radny, jeżeli będą alternatywne miejsca, należy je rozważyć. No ale wie pan, to jest no już wczoraj, na tej komisji infrastruktury, to już był trzeci plan zagospodarowania przestrzennego i ludzie trzeci raz zgłaszali alternatywne miejsca. A, no jakoś to dziwnie z uporem maniaka zawsze ta wersja oryginalna przychodzi. A to nie wiem dlaczego. Tutaj się nie wypowiem. Ale na pewno nikt by nie chciał, ale myślę, że to tutaj zgadzam się z panem radnym, no te śmieci będą i musimy sobie z nimi poradzić. No to co, chciałby pan pod domem? Nie, tak jak powiedziałem, nikt by nie chciał. Znaczy nie ma chyba, nikt by nie chciał. Nikt by nie chciał, ale musimy znaleźć jakieś miejsca alternatywne i myślę, że pan radny sobie z tym poradzi. No i proszę państwa, to jest też fenomenalne, chociażby może na przykładzie... Jedno zdanie na ten temat, panie... Tak, ale tylko ja dokończę myśl swoją, bo za chwileczkę ją zgubię. To jest też fenomenalne, że Rada Dzielnicy ma właściwie guzik do powiedzenia, jeśli chodzi o Radę Miasta. To po co taka Rada Dzielnicy? No bo to jest takie pseudoobywatelskie społeczeństwo Platformy. Został ustawowo. Proszę państwa, to nie ma co udawać. W ramach oszczędności trzeba to polikwidować i tyle. No. No podobnie jest w Łodzi. Też rady osiedla nie są brane pod uwagę, ich głos. My mówimy o Radzie Dzielnicy. No tak, po której są wybory. My nie mamy dzielnic. A, no właśnie. Zostały zniesione przez obecną władzę. I wszędzie tam, gdzie rządzi Platforma Obywatelska w dużych miastach, głos mieszkańców nie jest brany pod uwagę. Ja zapewniam pana redaktora, że w Warszawie jeszcze nie jest najgorzej. W Łodzi, jak już człowiek popełni błąd i się wpakuje w korek, to w ogóle nie jedzie. W Warszawie przynajmniej tą godzinę ma się opóźnienia, albo półtorej, ale przynajmniej człowiek posuwa się do przodu, dotrze do tego swojego celu. W Łodzi w momencie, kiedy zalane są ulice, to nawet nie zobaczymy takiego biednego strażaka z tymi widełkami, który wyciąga liście ze studzienki kanalizacyjnej, ale problem jest szerszy, bo ta władza nie chce inwestować środków w działania, które nie przynoszą jej spektakularnych efektów, jak właśnie udrażnianie kanalizacji, jak właśnie przeprowadzenie deratyzacji, no bo jeżeli będzie dobrze, nie będzie tego problemu, to nikt ich nie będzie chwalił za to i tak to właśnie wygląda w wielu samorządach w Polsce. Ja tylko się jeszcze odniosę do wymiaru sprawiedliwości, bo podejrzewam, że ta niezawisłość sędziowska i to, że sędziowie właśnie takie rozstrzygnięcia wydają, które są niezbyt dla obecnej władzy wygodne, no właśnie to jest dowód na to, że bardzo dobrze zarządzaliśmy wymiarem sprawiedliwości i to jest zresztą coraz więcej jest też głosów takich ze środowiska sędziowskiego, również tego, który krytykował poprzednią władzę, że to, co dzisiaj robi Adam Bodnar, to jest właśnie prawdziwe bezprawie i cały szereg patologii. Można? Można. To najpierw jedno zdanie o wymiarze sprawiedliwości. No, sam obóz Prawa i Sprawiedliwości mówi o tym, że ta reforma nie została przeprowadzona, nie została dokończona, bo a to blokował ją pan prezydent Duda, a to były inne okoliczności. Więc w związku z tym ten wyrok zapadł, że tak powiem, w sądzie, który nie został zreformowany wedle wizji Zbigniewa Ziobry, na szczęście. A tego, żeby tak się stało, broniliśmy my, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o miasto stołeczne Warszawa i jego ustrój, to ja jako poznaniak chcę powiedzieć, że ja już się dawno w ustroju miasta stołecznego Warszawy pogubiłem. Nie wiem, jak on wygląda, nie wiem, kto od kogo zależy, nie wiem, kto ma jakie kompetencje. I jeśli poznaniak trochę z boku może radzić warszawiakom, to ja bym naprawdę radził, aby domagać się jakiegoś uproszczenia tego ustroju miasta stołecznego Warszawy, bo jeżeli rozmawiamy tutaj o różnych niewydolnościach, ja ich nie postrzegam ani tak jak pan redaktor, ani tak jak wielu uczestników, że one są jakieś dramatyczne, ale jeśli są, to moim zdaniem wynikają po części także z tego zawiłego ustroju miasta społecznego Warszawy. I wreszcie kwestia trzecia, ostatnia, odnośnie tych trzeciego już posiedzenia, jak rozumiem, Rady Dzielnicy, w którym brał udział pan redaktor. Nie, brałem udział w pierwszym, przepraszam. Dobrze, to ja się odwołam do własnego
doświadczenia z zasiadaniem w samorządzie poznańskim w latach 2002-2005. Ja pamiętam taką sesję Rady Miasta Poznania, gdzie były protesty mieszkańców, którzy stali na sali z transparentami i protestowali przeciw rozbudowie fabryki Volkswagena. Ta fabryka została rozbudowana. Dzisiaj pracuje tam 4000 poznaniaków i raczej jeśli się z mieszkańcami rozmawia, to mieszkańcy są z takiej inwestycji zadowoleni. Więc rolą samorządu jest znaleźć odpowiedni punkt równowagi pomiędzy tym, gdzie te obawy mieszkańców są realne i rzeczywiście pewne rzeczy mogą nieść dla nich zagrożenie, a jednak pewnymi obawami, które są wydumane i mogą blokować autentyczny rozwój i autentyczne inwestycje. Panie senatorze, ja zakładam, że pan na pierwszy rzut oka widzi różnicę między tworzeniem miejsc pracy a wysypiskiem śmieci, nie? Dobrze, ale, ale wysypiska śmieci też gdzieś, czy punkty selektywnej oczywiście zbiórki odpadów, pod Pałacem Kultury i Nauki. Powinny być, bo jeżeli będziemy z kolei stawiali w ten sposób sprawę, to nigdy nikt żadnej, że tak powiem, inwestycji, która może budzić społeczne protesty, a ostatecznie przyczynia się do rozwoju, nie przeprowadzi. No więc ale przepraszam, czy punkt selektywnej zbiórki przyczynia się do rozwoju? Bo to chyba inaczej sobie rozwój wyobrażam. Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Z całą pewnością punkt selektywnej zbiórki odpadów przyczynia się do ochrony środowiska, w którym żyjemy. Natomiast z całą pewnością nie może być tak, że dbanie o środowisko w jakiś drastyczny sposób utrudnia mieszkańcom życie, ale drugą skrajnością jest to, że przestajemy dbać o środowisko i rolą rozsądnej władzy samorządowej jest znaleźć punkt równowagi między tymi elementami. Ja nie wiem, czy na posiedzeniu rady tej dzielnicy, na której był pan redaktor, taki punkt znaleziono, czy nie. No bardzo bym chciał. Tak, jest ulica Strażacka znaleziona i też już od dłuższego czasu się ta ulica pojawia, jako akurat z tych dwóch dzielnic i jedna i druga dzielnica byłaby naprawdę bardzo usatysfakcjonowana z tej decyzji i z tej lokalizacji, ponieważ za jednym zamachem byłby plac i dla jednej, i dla drugiej dzielnicy. Proste, w oczy by to w żaden sposób nie gryzło. Powtórę, też jest na uboczu, w związku z powyższym nie utrudniałoby ruchu zwykłym mieszkańcom wracającym do domów, czy też z domów jadącym do pracy. I to jest rozwiązanie. Tylko dziwnym trafem, za już trzeci raz, nikt tego nie bierze pod uwagę. Bo zapewne osoby, które robią interes na śmieciach, są dogadane z władzami. Do tych kwestii, do kilku oczywiście zaczyna od przełku, to proszę jakby tutaj też nie nadużywać, że jest to wysypisko śmieci, bo nie jest to wysypisko śmieci. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą dostarczać te odpady, które no, w normalny sposób nie można wyrzucać do śmieci, czyli różnego rodzaju farby lakiery. Tak, oleje po remontach. Opony. Czyli substancje szkodliwe. Jeśli chodzi, tak jak powiedziałem, jeśli rzeczywiście na terenie. O, przepraszam, opony to by się teraz tam przydały, na trasie S8. Między Wawrem a Targówkiem, bo tam drugą dzielnicą jest Targówek, przez które biegnie ulica Strażacka, jest takie miejsce, to jest to też dobre miejsce na lokalizację. Mam nadzieję, że pan radny będzie o tym pamiętał. Rzeczywiście nie ma zabudowy w okolicy i jeżeli są tam grunty, miejsce, które można na ten cel przeznaczyć, to mogą być w ten sposób wykorzystane. Natomiast chciałem się odnieść też do wyników Orlenu, bo tutaj z jednej strony padła informacja, że są one rewelacyjne, 11 miliardów złotych to rzeczywiście jest dobry wynik, ale aż 6 miliardów to są odpisy na różnego rodzaju sytuacje, które mogą być trudne dla firmy. To znaczy się, że w ubiegłych latach doszło do zdarzeń, na które Orlen musi w tej chwili dokonać odpisów, dlatego że mogą być to zdarzenia, które będą musiały być zapisane w kosztach. Nie znam w tej chwili tego raportu dokładnie,
ale musimy mieć też właśnie wziąć pod uwagę to, że to mogą być straty wynikłe ze złego gospodarowania chociażby. Pan mówi inwestycje, nie, a nie ciekawe. Torres sporo zainwestował. Że straty. Mogą być straty wynikłe ze złego zarządzania. Możemy tak przyjąć. W latach. Natomiast ubiegłych. Proszę Państwa, żal troszeczkę serce ściska i nie tylko serce. Przede wszystkim portfel, że mimo wszystko Orlen pokazuje, że można mieć zysk, a takie Cargo już nie. O, inne spółki również pokazują, temat. Że straty. To tak. Powiedzcie mi, jak to jest w ogóle możliwe? No. Już mówię, jeżeli chodzi o straty, to właśnie to mnie zaniepokoiło. Azoty Tarnów 10 miliardów straty, Poczta Polska 745 milionów straty, PKP Cargo 5 miliardów straty. I powiem tak, już tutaj, nie patrząc na scenę polityczną, uważam, że to jest największy problem. Takie spółki powinny być przede wszystkim zarządzane przez fachowców. Jak mogą Azoty Tarnów zrobić 10 miliardów straty? Gdzie dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że rynek nawozowy ze wschodu jest wstrzymany, tak, z Rosji, gdzie mogliśmy dzisiaj być praktycznie głównym eksporterem na zachód nawozów. I taka firma jak Azoty Tarnów, nie ukrywam, że to jest dobro narodowe i to jest trochę tak skarb narodowy, ma 10 miliardów straty. A ja panu panie redaktorze, kto tym zarządzał? Co to są za ludzie, którzy tym zarządzali? Powie mi pan, jakim cudem Moshe Kantor uzyskał udziały w Azotach z powrotem? Nie wiem. A widzi pan? Tego nie Resort wiem. Się po prostu nie odwołał do sądu. I to już za waszych czasów. I wszystko w temacie. PKP Cargo. No, 5 miliardów straty. No to jest to... Panie dyrektorze, jeżeli ktoś jest w tej chwili udziałowcem tej firmy, a straty są tak duże, to będzie musiał pokryć tą stratę. W związku z tym. Proszę pani, i ktoś dobrowolnie każe do tego, żeby uzyskać. Pana uwaga, jest. Tak to nie działa. Panie radny, tak to nie działa. Chętnych nie będzie. Chętnych nie będzie. Problem leży w tym, że jeżeli ja w ten sposób bym zarządzał firmą, to nie ukrywam, że wspólnicy, nie powiem, co by ze mną zrobili. Na drugi dzień po prostu kopnęliby mnie, nie powiem w co. I ja się pytam, gdzie są ci byli prezesi, kim oni są, że doprowadzić Azoty Tarnów do 10 miliardów strat? No, przecież taka strata, która wynosi 10 miliardów, ona nie bierze się z dnia na dzień. To jest proces. To jest długofalowy proces. Ci panowie, którzy zarządzali, zarząd widział, że to są postępujące straty. Obserwował przez lata te postępujące i nie robił nic. Z czego to wynika? Problem polega na tym, i wczoraj to mówił pan poseł, problem polega na tym, że nie ma odpowiedzialności. Spółka Skarbu Państwa. W prywatnych firmach wiadomo, kto za co odpowiada. A tutaj proszę bardzo, bierze się nominatów partyjnych, stawia się ich na stołki i trudno, 10 miliardów straty, mnie to nie dotyczy. To pytam się, to co pana prezesa dotyczy? I to jest największy problem. Oczywiście najłatwiej wydaje się państwowe pieniądze. Najłatwiej, bo to są pieniądze nie czyje, państwowe. I za to powinna być ogromna odpowiedzialność. I tutaj mówię w imieniu całej klasy politycznej. Powinniśmy za to brać odpowiedzialność, bo to są nasze dobra narodowe. Nie możemy tak szastać publicznym pieniądzem. Ale bardzo przepraszam, ale majątek narodowy jest rozkradany przez rządzących od wielu lat. Czy ja mam panu przypomnieć chociażby sprawę Kulczyka, świętej pamięci, autostrad, przejmowania państwowych firm przez Kulczyka, udziału w tych firmach i wszystkich afer z tym związanych? Ja na przykład, obserwując bardzo uważnie życie polityczne w naszym kraju od lat, mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że ilekroć Platforma się weźmie do zarządzania, to jakoś więcej tego ginie. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, czy nie, ale mogę panu nawet podać przykład, już nie będziemy wchodzili w lokalne sprawy, bo nie po to jest ten program, ale tak. Na przykładzie Łodzi, nie wiem, próba prywatyzacji spółek komunalnych od lat uporczywie podejmowana przez Hannę Zdanowską. Proszę państwa, i do naszej dyskusji, wrócimy za chwil kilka. Punkt 10 na zegarze.